Udało mi się z dziwnego szelestu, że może jeszcze jest tu, że przeszedł przez sceny, zakurzone rozsuwa rupiecie, dwa płaszcze Konradów, z krakowskiego dramatu i litewskich dziadów, szkaplerza naszej dumy, te jego wytarte kostiumy, bo wszystko z ducha powstało i w ducha się obróci. Europo, idę wtopiony w te słowa. Ja wiór, stróżyna błazen, ale czy idę do piekła? Europo, cóż winna ta ziemia, że w mózg wżera się tuman jadów, że pierzchły nadzieje Konradów, tu nawet wiatr oddycha jadem. Jest coraz ciemniej i ciemniej, gdy śpi nasza matka częstochowska. Czy można było przewidzieć, wyśnić, że to, co było do splątania, splątano i obłożono logiką poniżającą naszą poczytalność. Europo, Boże przestarzały, przychodzę z prośbą drobną, żebyśmy nie zgłupieli. Europo, uratuj nas przed głupotą, Lechoniem, Kamieńską, Miłoszem, Baczyńskim z powstańcami. Przychodzimy, odchodzimy,
na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostało, żeby śladu nie zostało. Miasto nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, lekko, lekko, jak wiatr mały, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda puszczą sumy. Zatrzepocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze. I polecą w stratosferę przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choć lecony, przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie, za kołnierze podniesione, bo rozrzuca gdzieś w przestrzeni. Yeah.
serdecznie, najcieplej, najczulej. Witamy świątecznie, bo to dzisiaj skwer Opodal pomnika Grażyny otrzymał imię pana Piotra Skrzyneckiego. Witamy państwa. Powódź mamy. Jakoś będzie. Witamy państwa z całego serca. Dzisiejszej nocy, dzisiejszego wieczoru, każde słowo, każda nuta, każdy uśmiech i każda łza, oby to były łzy pięknego wzruszenia, poświęcamy Piotrowi Skrzyneckiemu, naszemu przyjacielowi i naszemu mistrzowi. To dzisiaj jego imieniny, nie tylko jego zresztą, ale o tym za chwilę. Piotrze kochany, gdyby nie ty, to byśmy się dzisiaj tu po prostu nie spotkali. Pamiętam doskonale, dlatego się zapomnieć nie da, twoją niekłamaną odrazę do przemocy, do zła. Chcę, abyś był pewien, że bolejemy nad każdą ofiarą barbarzyńskiej agresji na Ukrainę. I każdym uderzeniem serca wspieramy broniących się bohaterów. Sława Ukrainie! A pamięć o tobie, przyjacielu, będziemy kultywować. Będziemy jej strzec, tak jak wartownik co winnicy strzeże. To jest wiersz Rainera Marii Rilkego w tłumaczeniu Mariana Kawałko z muzyką Piotra Kuby Kubowicza, kompozytora, pianisty, gitarzysty, wokalisty, który tak bardzo za wcześnie nas opuścił. Niechże ta jego pieśń, z którą przyszedł do piwnicy, teraz zabrzmi. I Piotrze dla ciebie, i Piotrze Kubo dla ciebie, i dla wszystkich przyjaciół, którzy gdzieś tam w niebie świętujecie. A śpiewa Maciej Półtorak, jak wartownik co winnicy strzeże. W tej pomroce skrywam ciemność mą.
serce skrywa ciemność mą. Łaskawi Państwo, przywitaliśmy Państwa pieśnią napisaną na 60-lecie piwnicy pod Baranami. To jest pieśń pod tytułem Teatr co z nocy jest i ciszy, słowa Zbyszek Książek, muzyka Zygmunt Konieczny, połączoną z naszym hymnem. Naszym hymnem, czyli przepraszam, przychodzimy, odchodzimy, słowa Janusz Jęczmyk, muzyka również Zygmunt Konieczny. Nie przypadkowo o tym wspominam, bo no, niezwykły to dzisiaj jest wieczór, otóż to jest ostatni koncert w ramach 65-lecia piwnicy pod Baranami. Kiedyś trzeba skończyć świętowanie, chociaż świętowaliśmy rok dłużej przez pandemię. Bardzo był sympatycznie. Potem był nasz drugi hymn, czyli pasą barany wełniane, czyli niebieska patelnia, słowa Wiesław Dymny, muzyka Andrzej Nowak. A wszystko to dlatego, że dzisiejszej nocy mamy dla Was, przyjaciele, śmiech, który oczyszcza i wzruszenie, które pozwala odrobinę piękniej żyć. 65 lat, jakże to długo. Po drodze mogło narosnąć różnych dziwnych rzeczy, mnóstwo rozmaite, pomówienia, konfabulacje, insynuacje i zmyślenia. Chciałbym więc jubileuszowo jeszcze z całą stanowczością oświadczyć, że nie jest prawdą, jakoby pan premier Mateusz Morawiecki był założycielem piwnicy pod Baranami. Nie jest też prawdą, jakoby pan premier przyprowadził do piwnicy Piotra i uczynił go konferencję. Nie prawda. Proszę Państwa, wiadomość to niezwykle istotna dzisiejszej nocy. Przy fortepianie pan Paweł Bierzała. Na czterostrunnym basie progowym gra Paweł Kuźmicz. Pozostałych muzyków, wspominając jeszcze raz o tychże dwóch dżentelmenach, jeszcze wspomnę, a uczyniłem to dlatego, że panowie mają dzisiaj imieniny. Daj, Pawle, proszę. Panie i panowie, przyjaciele, chciałbym, aby ta zapowiedź zabrzmiała jak najpiękniejsza bajka. Oto dawno, dawno temu jeden z najbardziej wszechstronnych piwnicznych artystów, czyli Wiesław Dymny, napisał pulsujący mroczną energią wiersz i zadedykował go aktorowi, który jest z nami od początku trwania naszego kabaretu. Zygmunt Konieczny, dowiedziawszy się o tej dedykacji, zapragnął napisać muzykę i tak powstała ta oto pieśń. Konie apokalipsy. A śpiewa najprawdziwszy współzałożyciel piwnicy pod Baranami, Tadeusz Kwinta, Konie Apokalipsy. Tak lekko, jak śnieg ten koń biega tak lekko.
Ci koń do koń ze stali, krapin krapin, oko się pali, a czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spędzane są i powiązane są i skrępowane są i warkoczynki mają te cztery koło. Właśnie w tej chwili naszą orkiestrę przedstawić. Oto na skrzypcach gra dla Państwa Michał Półtorek. Na skrzypcach gra Agata Półtorek. A jasnoręcznie z budowlanej gitarze akustycznej Jerzy Odrowąszy-Wysocki. A więc ten piękny pasterz jest dziełem Jurka. I wspomniani przeze mnie solenizanci Paweł Pierzchała i Paweł Kuźmicz. Kochani, kto mógł napisać takie czarodziejskie noty? No tylko Zygmunt Konieczny. To jest opowieść o placu na Kroplach, o mieszkaniu pod numerem 12, gdzie u doktor Janiny Gareckiej, naszego dobrego, a doktor filologii klasycznej, żeby nie było wątpliwości, gdzie u doktor Janiny Gareckiej przez tyle lat prezentował Piotr Skrzymec. Słowa słyszę, książek, muzyka, Zygmunt Konieczny. Mili Państwo, czego byśmy tam nie dokonywali? Otóż, żeby stróżowi za wyjście nie płacić za otwieranie bramy, właziliśmy przez okno. I przez okno wchodzili Ola Małka. Mara Kamilowska wchodziła przez okno. Powiedziała mi, że nie by to zrobiła jeszcze raz. Ale największym bohaterem tych wariackich nocy był nie kto inny jak Rafał Jędrzejczyk. A to dlatego,
że nie tylko pomagał mi tam wejść przez okno, to jeszcze nad ranem pomagał mi wyjść. Oglądawka grona. Byliśmy młodzi, byliśmy szaleni. Czy to możliwe, Matko Święta, żeby to jeszcze ktoś pamięta? Czy to możliwe, Matko Święta, żeby to jeszcze ktoś pamięta? W okna ostatnie światła gasły, tak jak w łódce gasną zmysły. Dążą numerem był dwunasty, na kropla plac i mgła z Wisły. Któż po nim, kto z nas wtedy złapał przez okno wyrzucone dziecię? Frankowski mnie rzucił, płakał, wyjąc wiersz Jakubowski świecie. Czy to możliwe, Matko Święta, żeby to jeszcze ktoś pamiętał? Szklaszka nie zjawiał się o świcie, wstawaj wreszcie, Piotrze, woło. Mam flaszkę kilka i jedno życie, choćby więc małby drażnić wzoło. Dni sześć i nocy siedem i dwa bracia, dwa nieszczęścia w parze. Nie dzieje się nią powieści, bracia syndeccy, pieczątkarze. Czy to możliwe, Matko Święta, żeby to jeszcze ktoś pamiętał? Lub ta kobieta na Tarłowskim z pokoju z prawie wielkim nożem, pół dnia czyszcząca rany boskie, czy ktoś ten nóż mi wyjąć może? Pobił twarz do zębów paską, jak wydał tuż po mszy w kościele. Potem na spacer ruszył w miasto i pies go zagryzł pod papelem. Czy to możliwe, Matko Święta, żeby to jeszcze ktoś pamiętał? Żar z wiekiem wlazł w deotek miny, kiedy Luiza niecnie zgoła w prezencie nam na urodziny na podbiegła w dan z toporu. Tego to może, Matko Święta, co kochała go najdłużej, ta co tam dla był ukradkiem, na parapecie kładła róże. Romecznia jak kroszczowe ciasto, kroszowego warte nobla, pod numerem był dwunastym nad Wisłą mgła i plec na groblach. Niemożliwe, Matko Święta, by ktoś prócz Piotra to Tamara, Rafał, młodzi byliśmy szaleni, jeszcze odrobinę szaleństwa się w nas kołacze do tej pory. A teraz, mili Państwo, gość naszego dzisiejszego programu, naszej dzisiejszej nocy, poeta, pieśniarz, gitarzysta, autor muzyki, pan Sergiusz Orłowski. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Ale najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Otóż na dodatek do wielkich plusów dodatnich, jak mawiał mój przyjaciel, pan prezydent Wałęsa, pana Sergiusza Orłowskiego, należy posiadanie tak wspaniałej żony, a jest nią Agata Półtora. Miasto chodzi. Sergiusz Orłowski. Spacer po mieście K to piosenka napisana wiele, wiele lat temu. Po mieście K, czy wiecie Państwo, jakie miasto chodzi, ale w tej piosence jest też o postaci o wiele ważniejszej. Spacer po mieście K.
Spotykam cię nad ranem. Po rynku zaspanym idziesz, ze słońcem jak zwykle zapal brat. Ten sam kwiat w utonierce, jak zwykle na dłoni serce, myśli jasne, słowa jasne jak twój świat. Więc gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, zdradź choć słowem krok bieg. Czy tam, gdzie słońce kładzie blask, czy tam, gdzie w oknach noc i dzień. Bieg w radości naszych myśli w samotności, zdartych głosów dźwięk, kroków w dali, nie oddali, myśli prędki bieg. Razem znajdź to, co było, myślą, słowem i przyczyną. W rudy ogień wplećmy gesty, których brak. Dni choć krótkie przedłużajmy, nieskończoność biwnych nocy. W rynku, w tańcu traćmy nasz strach. Idziesz, dokąd zmierzasz, zdradź choć słowem krok w bieg. Tam, gdzie słońce kładzie blask, tam, gdzie w oknach noc cień. Niech w radości naszych myśli w samotności, zdartych głosów dźwięk, kroków w dali, nie oddali, myśli prędki. Słowem krok w bieg, tam, gdzie słońce kładzie blask, tam, gdzie w oknach noc cień. Niech w radości naszych myśli w samotności, zdartych głosów dźwięk, kroków w dali, nie oddali, myśli prędki. Ze słońcem jak zwykle zapal brat. Pan Sergiusz Orłowski, koniec Państwu listu. Miał pan rację, to nie było o Kielcach. Panie i panowie, wieczność idą świadkowie tajemnicy, bo jest. Jest piwnica tajemnicą i na szczęście jest tajemnicą. Jak gdybym wiedział, na czym ta tajemnica polega, to i tak bym państwu nie powiedział, bo gdyby znikła, to magia piwnicy zniknąć by mogła. Inna sprawa, że kiedyś w programie Pegas, notabene nie chwaląc się poświęcony mojej niegodnej uwagi o sobie, podzieliliśmy się z Piotrem tak, że on mówił, a ja śpiewałem swoje ballady, jak zawsze. I on wtedy odrobinę tej tajemnicy zdradził, bo powiedział tak, że, cytuję, aby w piwnicy zaistnieć, trzeba samym sobą zanegować wszystko, co było dotychczas, bo jeżeli nie, to się będzie kolejną demarczyk, kolejnym koniecznym, kolejnym dymnym. Kiedy
weszła w nasz piwniczny świat, to rzeczywiście tak uczyniła. Przyniosła swój punkt widzenia, swoją muzykę i swoje słowa. Nikt tak wcześniej w piwnicy nie śpiewał i o takich sprawach w piwnicy wcześniej nie śpiewał. Świadkowie tajemnicy, słowa i muzyka Tamara Kalinowska. Śpiewa Tamara. Thank you.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło. Paweł, czy tam jest napisane, czy ja to jest muzyka? Tak, to jest muzyka Leszka Długosza. A to jest nasz od zawsze piwniczny amat Miki Ogłoński. Źle nie było, bo mogliście Państwo posłuchać wirtuozeli Pawła Pieszkała. Rozsmieciliśmy nasze ognisko, by odgrodzić nasze wieczory od ludzi wszystkich, jak od chomu. Niech się kołysze, niech błyska, niech złote strzelisko w naszym ognisku. Siedzimy wieczorami, coś niedobrze się dzieje. Płomień gaśnie, ciemnieje, kopeć wypełni pokój. Pytasz ona, co ci kochany, a daj mi spokój, daj mi spokój. Ja wiem, czemu smutno, mój drogi, my lubimy bardzo czworonogi, zwierzę najlepsze przyjaciel. Więc na ulicy jestem jednym skokiem, przemierzam całe miasto szerokie, wracam z ogromnym kotem pod pachą. Siedzimy wieczorami, coś niedobrze się dzieje. Kot straszy bursztynowym okiem, płomień gaśnie. Malarstwo włoskie, rany boskie jak nudno, rany boskie. No mówię, rady nie ma, widać się nie nadaje. Koniec z naszym ogniskiem, ale spójrzmy na ostatek wszystkich naszych kompletów. Zrobimy zabawę, zrobimy zabawę, ale sprośmy na ostatek wszystkich naszych kamratów ze szkolnej ławy. Spopijamy, zrobimy zabawę, zrobimy zabawę. Przyszli goście, każda ofiara, bal w latarnia się rozkłada z prostych opowieści. Chwalimy życie z całej mocy, śpiewamy pieśni do północy, do północy. Pierwszy goście już za progiem. No i cóż, moja droga, siedzimy wieczorami, coś niedobrze się dzieje. Kot straszy bursztynowym okiem, płomień gaśnie, ciemnieje. Przeglądamy malarstwo włoskie, rany boskie jak nudno, rany boskie, rany boskie. Rzeczywistość jest taka, że powiada prezes wszystkich prezesów do swojego kota z bursztynowym okiem. Mówi, widzisz, kocie, no nie jest. Żem to ja wiesz, o co teraz jest. A właśnie, jak wspomniałem, pomnik Grażyny, nieopodal ulicy Poselskiej. Planty krakowskie. Tam dosłownie parę kroków
kamienica pod numerem 12, gdzie mieszkała pani doktor Janina Garycka. Ja pamiętam, jak kiedyś już za kapitalizmu siedzieliśmy sobie vis-a-vis i Piotr się przesadnie nie złośliwił i było pięknie, i było lirycznie. I nagle w pewnym momencie przyszła Janina, ona nigdy nie piła alkoholu, ktoś przyniósł jej krzesło, usiadła, ktoś zamówił herbatę, soczek, a my gadamy szczęśliwie, jakiś sponsor się pojawił. Ale w pewnym momencie się taka luftpauza zrobiła, jak to muzycy mówią. I w tej ciszy Janina powiedziała, słuchajcie, śnił mi się dzisiaj w nocy anioł. I cisza zaległa, absolutna. I te słowa zawisły w powietrzu, jakby ptak czarodziejski pióra swoje pogubił. A niestety jakiś baranek Boży od sąsiedniego stolika cały nastrój zepsuł, bo odwrócił się i powiedział, pejnie, a duży to na nią był. I ona się odwróciła i z taką książęcą pobłażliwością powiedziała, wie pan, normalnego wzrostu. Piąty śpiewa aktor Narodowego Starego Teatru Rafał Jędrzejczyk. Muzyka Paweł Pierzchała. Słowa Zbigniew Książek. A śpiewa aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Rafał Jędrzejczyk. Magister sztuk. Oczekiwanie
jesienią zaś, jak jesień cała, te nasze planty, kanty na nie. Wietrze się nocą nam zasłocą, kiedy pójdziemy, ja nie kanty naszarpać psu. I kiedy znów otulą nas drzewami kanty. Wietrze się nocą nam zasłocą, kiedy pójdziemy, ja nie kanty naszarpać psu. I kiedy znów otulą nas drzewami planty. Naszarpać psu. I kiedy znów otulą nas drzewami planty. Piękne, brawo Jędrzejczyk. Ja magister prawa rządowego. Panie i panowie, szanowni państwo, ja jadąc tutaj do piwnicy, to się zastanawiałem, co by tu uczynić, żeby się z tego przypadkiem dzisiejszego naszego spotkania Akademia nie zrobiła. Ale najpierw porozmawiajmy chwilę o szczęściu. Ja przepraszam, jak ma na imię ten? Więc ja wam powiem, że Bruno, który śpi, to jest najszczęśliwsza osoba na tej sali. Ja wam nawet powiem dlaczego. Otóż on jeszcze nie wie, kim są Kaczyński, Morawiecki i Macierewicz. Panie i panowie, więc pomyślałem, że coś opowiem. No, taka króciutka anegdota. Jak to w 83 roku byliśmy jako goście honorowi na audiencji u papieża Jana Pawła II. Światła się rozpalają, my stoimy na ugiętych nogach prawie ze wzruszenia przy złotym papieskim tronie. Papież pojawia się w sali klementyńskiej. Ksiądz Prawadziwicz, bo Piotr miał każdego z nas przedstawiać, przedstawia Piotra i mówi: Ojcze Święty, oto pan Piotr Skrzynecki, dyrektor piwnicy pod Baranami. Na co papież zechciał powiedzieć: znam pana i pamiętam z Krakowa. Na co Piotr na całą salę: a my pana Ojca Świętego też znamy z Krakowa. Mili państwo, powiedzmy sobie szczerze, fundamentem każdej kariery estradowej jest właściwy dobór repertuaru. I Ewa Wnukowa, która tu za chwilę się pojawi, o tym doskonale wie. Wybrała piosenkę, która nosi tytuł Perwersyjny R. Muzyka Grzegorz Turnał, a słowa moje. Ewa Wnukowa, Perwersyjny R.
erotycznie brzmiące. Prawdziwy pozdrow męskich swych straceńców pana żołdy, że to perwersyjne. To erotycznie brzmiące. Skrzyneski powiadał, że jazz w piwnicy był, jest i będzie. I tak się za chwilę stanie, oto bowiem do fortepianu zmierzać powinien filar zespołu Jazz Band Ball Orchestra, pan Marek Michalak. Pan Marek Michalak, jest! Nie powiem, że się zagadał z Mikiem, bo to byłoby wielka złośliwość, że to było. Panie i panowie, krakowski blues to jest wiersz naszego wielkiego przyjaciela, nieodżałowanego Leszka Aleksandra Moczulskiego, muzyka Marka. I jak państwo widzicie, jeden artysta i dwa instrumenty. Co z tego wyniknie, to ja wiem, ale nie powiem, żebyście mieli piękną muzyczną niespodziankę. Krakowski blues Marek Michalak. Opowieść skrywaną czas rozpocząć już. Paweł błonia planty, krakowski blues. Gdy idziesz palcami postaci przed nami tych, co tu bywali, los biegów los. Krakowski blues, przeszłość jak obelin. Dystansowy, tu się czuję bieg. Święte tajemnice, trud by je zobaczyć, można słuchać
słuchać albo patrzeć. Zanika majestat, znikli gdzieś rycerze, oberże i banki, banki i oberże. Dwa ostatnie wieki królowała handel, teraz w każdym pubie piwo i glapia. I kwitnie jak kwitła tu inteligencja. Raczej brak tu pionów, raczej turbulencja. Schodzi. Muzycy wchodzą. Czy tak, brawa dla Marka, że schodzi? Nie, przepraszam. Ale dla muzyków na pewno, że wchodzą. Panie i panowie, szanowni państwo, powiedzmy sobie to najszczerzej. Otóż kabaret bez alkoholu wydaje się być zaledwie dwuwymiarowa, trochę mało. A alkohol bez kabaretu jest całkowicie trywialny. I o tym ta opowieść, czyli kabaret i alkohol, słowa Zbigniew Książek, muzyka Andrzej Zarycki, maestro Andrzej Zarycki, a śpiewa wielki chór piwnicy pod Waranami, a do tego tresura, słoni, skoki na bungee oraz chiromancja. Kabaret i alkohol. Thank you.
żony szykrunąc ponad balem, gdy spełza w gardło łyka za łykiem. Chyba wyborek wojny, ale strzelił z podrożnych drzwin stonikiem. Pieści buki, łabędzi pióry, kłami słonia, wielki Apollo, patron sztuki, arystokrata trunku, konia. Ona kocha, słuchmy wyrazić sama brak. Nasz młodzież wyraźna jakość, ogniem na wioki, kawiosą pochale. Jak matka, żona, Kaszpirowski, królowa polska, wódka czysta. Szanowni Państwo, a za chwilę przed Wami nasz wspaniały bard piwniczy. Jego pieśni obaliły kiedyś ustrój komunistyczny w Polsce. Obecnie jego pieśni mogą obalić dowolny ustrój. Leszek Wójtowicz, Szanowni Państwo. Leszek Wójtowicz. Jego teksty, jego muzyka, jego ustroje, jego wysokość, Leszek Wójtowicz. Jego ekscelencja, elokwencja. To o mnie. A nawet bywa jego magnificencja. Krzysztof Jalicki. No proszę, tak. Tym się różni od rządu. Oni mówią, że da zonę, ale nic tak nie wynika. Wszystko tak, że przed chwilą przestał padać deszcz. Księżyc wyszedł za chmur i w jego świetle krakowski rynek wyglądał tak, jakby jakiś czarodziej potężny
powlókł jego powierzchnię warstwą rtęci. I poszliśmy w tę świetlistość, rozgadani, roześmiani i szczęśliwi. I wiódł nas Piotr. Ale w pewnym momencie zamilkliśmy, bo oto gdzieś z wysoka, spod nieba samego, dobiegł do nas dźwięk trąbki. Idziemy wolnym krokiem, my książęta nocy, księżyc gębem pyzatą w szklance budy moczy. Piotr snuje opowieści, które znam na pamięć. Ten facet, muszę przyznać, fantastycznie kłamie. Płaszczyzna rynku błyszczy, jak jezioro rtęci. Od tego migotania, aż się w głowie kręci. Grynszpan czepia się blachy, grzyb zjada kamienie. Tej baśni ruiny na nic nie zamienię. Hejnał w spodniebnej wieży brzmi mocno fałszywie. O tak wariackiej porze wcale się nie dziwię. Stary kocur lunatyk skrada się za nami, łypiąc zarobiałymi, żółtymi ślepiami. Typ jakiś podejrzany bezgłośnie nas mija. Piotr mówi w uniesieniu, że to święty pijak. Popłyńmy zatem miasta zmurszałym okrętem, bo miasto jak ten człowiek przeklęte i święte. Znajomy dusz inżynier dzisiaj na urzędzie straszliwie kombinuje, co z nim dalej będzie. Gdy tutaj wszystko fiknie do góry nogami, to będzie musiał biedak wiać przed wyborcami. Pan Staszek, który metę prowadzi pod drzewem, nie bardzo się przejmuje wielkich zmian powiewem. Bo chociaż konkurencja, dzikie obyczaje, lecz rządy upadają, a on pozostaje. Wiatr niesie strzęp gazety, które już nie wierzy. Najświeższe wiadomości bywają nieświeże. Zegary dzwonią spiżem o tym, co minęło. W najbliższym nocnym klubie bilard i wideo. Zaspany pan policjant przechodzi niemrawo i mruczy, że artyści bawią się i bawią. Płaszczyzna rynku błyszczy jak jezioro rtęci. Idziemy wolnym krokiem, przeklęci i święci. Stamtąd na świat. Ale myślę, że z takiej odległości, kiedy ty widzisz wszystko, to może być jeszcze straszniej. Pieśń nosi tytuł Sen o Rosji. I to jest opowieść o tym, z jakim molochem przerażającym przyszło walczyć Ukrainie. Ruszył, buchnął matek płacz, nawet się do łąca wzruszył, taka jego mać. Wódka w głowach zaszumiała jak sosnowy bór, nad pociągiem zgraja cała chichoczących z mur. Wroga zniszczyć, władzę chwalić, sławą okryć Bóg. Tak po drodze im gadali, bies do szklanek pluł.
Potem było tylko piekło, ogień, ból i smród. Czasem rozpacz, czasem wściekłość, bohaterski trud. Kałasznikow brat szalony, pieśń straszliwą wył. Gdy się jakieś miasto broni, zetrzeć miasto w pył. Śmierć mateczka sprawiedliwa poszła z kosą w tam, kiedy Bóg wojaków wzywał do Piotrowych bram. Patriarcha błogosławił, rząd ordery dał. Kiedyś pomnik się postawi, że tak naród chciał. Błyszczą gwiazdy ponad Kremlem jak kałuże krwi. Car nazwany prezydentem, sen o Rosji śni. Szerokimi ulicami maszeruje strach. Witaj bracie między nami, zachodź pod nasz dach. Nowych czasów awangarda w limuzynach w gnie. Duże zżera im pogarda, z oczu patrzy źle. Sprzedać, kupić czy zastrzelić dla nich jeden czort. Całą Moskwę już połknęli, banda pierwszy sort. Idzie kot przez plac czerwony, wielki czarny kot. Wymachuje draniogonem, chyba knuje coś. Gadaj kocie diabli synu, dokąd pędzi świat. Czy ja to przeklęta wina, że oszalał tak? W podłej knajpie Jezus Chrystus krwawi z pięciu ran. Dosyć miał anielskich pysków, dobrotliwy pan. Nikt nie poznał Zbawiciela, choć na głowie cierń. Dziwka gościa rozwesela, zaraz wstanie dzień. Znowu pędzą lawiny proroczych słów. Ptak dwugłowy, oparty o krzyż. Orszak bestii i szpal dziewiczych brzus. Każdy dzień to czekanie na świt. Panie i Panowie, Jego Królewska Wysokość Błazen Stańczyk. Benzo fata, więc z błazeństwem się brata. Nie jeden bełcwał życiem całem głosił głupoty pochwałem, a z nim bełcwalistów wielu, co obudziło się w termobarycznej mgły obłokach, z lokatą w skokach, strugając wariota, aby zaimponować światu twardą RP na wzór Republiki Donbasu w krainie San Escobar z małym człowieczkiem superstar. Takie czasy, takie plony, pola zagony głupoty, Sejm uchwalił kartę stałego idioty. Takie czasy, czasy, dzisiaj chluba mieć czuba. Nawet dusza narodu stoi na targu od rana, przeterminowana z nią 44, stuknięty w 4 litery, po lustracji w roli ducha
repolonizacji. Wtem partyjny lider, śmietnikowy kaliber, obwieścił światu słupek przyrostu naturalnego wariatów i od niechcenia wykonał próbną eksplozję bomby ogłupienia o strasznej sile rażenia, bo niestabilna i debilna. I jak z dziurawej poduchy lecą na ziem taśmy prawdy, agenci, komuchy, kicz i hały użyźniają ojczyste areały. Leci spowiadalnia i dewocjonalia i najwyższe dobro minister Zbigniew. A w nim potok słów i już wody w brud. Podniósł się poziom wód z hektara u każdego kretyna. Poziom podnosić się zaczyna i osiągnął poziom światowy, przedpotopowy. Leje się potok słów, panika w mieście zalewa krakowskie przedmieście z narodowym wieszczem. Płynie oj, czysta ruina, wina Tuska, Ruska i Putina. Więc pytają plebana, a cóż to tak leje się od rana? Jest coś na rzeczy, chyba wylały Wucety. Nie ma już rzek, jeno ściek. Powódź stulecia, środniem płynie jesień średniowiecza. Więc zebrało się konsylium, durum, horrendum, maksimum, prosektorium, kondominium, bis demonium i relanium. Na dziś, towarzysze, płynie po polskiej krainie PRL bis, służba planinie na wazelinie. Wylał Dunajec, środkiem płynie para jajec, łot Palomina, mówią, że Lenina. Płynie arka Noego z zestawem świra grupowego z ministrem Antonim Wice, bo wzrosło gazu głupkowego wydobycie. Płynie w kokonie prezes wolności w partyjnym gronie, zanim miernoty od wciskania ciemnoty po lustracji pokazują na półdupkach znak homologacji. Płynie kokota narodowa głupota i inkognito czyjeś koryto. Płynie dobra zmiana i stuknięty panorama. Płynie pierwszy sort kmiotów z doktoratem u jodu. Płynie na raka i na kolana prezydent jednego Polaka. Płyną pod standardem unijnej szmaty 3 euro Beaty. Płynie tam z Amem, z wyborczym programem elektoratu rację za stodową defekację. Popularność w Europie szalona Kopernika, Chopina pokona. Płynie do NATO rekrutów
300 w cenie żywca. Płyną brednie w święta i dni powszednie, aureola świętości do rogu obfitości. I nic nie zrobisz, choćbyś inne miał już zdanie. Spokojnie zjedz śniadanie, stuknięci na swobodzie. Największą klęską są w przyrodzie, chcą między odrą a Bugiem władać stukniętym czubem. Ojczyzna dla nich wielkie gie, chcieliby, żeby to immanentne gie obryzgało ciebie i mnie. Epilog. Zostaną po nas dumne epoki monumenta, rzeźbione kiczem i w ekskrementach. Wasza wysokość zechce się spłynąć. Proszę na jego myśleć. Panie i panowie, i państwo, nikt, powtarzam, nikt nie malował kobiet tak pięknie jak on. Amadeo Modigliani, i o nim właśnie ta ballada. Słowa, czyli wiersz Stanisława Grochowiaka, muzyka pan Romuald Żyliński, a śpiewa Ewa Wnukowa. Modigliani. Pustę wyspy odjazdów rozpacz.
tytuł właśnie ta piosenka i ona nie jest przypadkowa. Ona jest bardzo precyzyjnie w tym programie osadzona, ponieważ Piotr bywało mówił z kimś perty, rozmawiał z nim, znał się o miliony lat, ale kiedy chciał powiedzieć coś ważnego, to wtedy nagle przechodził na pan. Z Jankiem Nowickim byli na pan od początku do końca życia Piotra. Taki on właśnie był. Zaśpiewa Rafał Jędrzejczyk w towarzystwie Kamili Klimczak i Agaty Półtorak. Ślasyk. Agaty Ślasyk, tak. Zamknij oczy, a dziecko śpi. Dziecko śpi, tak. Pan Rafał powie państwu, kto to napisał. Od pani. A ja pewien sukcesu będę pił, brawo. Pan Piotr. Pan Piotr, tekst Marcin Sosnowski, jakby pan Leszek powiedział, albo pan Piotr, nasz koleżka, mój koleżka z teatru. A muzykę napisał Michał Jurczyński, Jurkiewicz, Boże, a zwany Śrubką, bo do tego dąży. No i tyle właściwie, może wyjechać. Wstęp mamy. Piosenka winna być krótka, jak nad jezioro dróżka. Ja też miałam coś tu powiedzieć, ale zupełnie nie pamiętam co. Tekst się zgadza w nutkach. Thank you.
słomkowy księżyc pilnuje nas bez końca. I cóż nam trzeba więcej? Trzeba więcej. Trzeba więcej. Trzeba. Trzeba więcej. Bardzo, bardzo piękny, gorzki tekst, wiersz Mordechaja Gobiertycha w tłumaczeniu naszej wielkiej przyjaciółki, pani Agnieszki Osieckiej. Muzyka, nasza przyjaciółka również, aby długie życie dał jej Bóg. Ewa Kornecka muzykę napisała. Żegnaj mi Krakowie, a śpiewa przedstawiciel najmłodszego pokolenia piwnicznych pieśniarzy, pan Jakub Cukerman. Żegnaj mi Krakowie.
Ostatnie tango to jest pieśń z nieprzebranej wręcz skarbnicy pieśni międzywojennych. Ja się Państwu przyznam, że ja... A właśnie, przy fortepianie Tomasz Kwiecik, nasz piliczny pianista i kompozytor. Zadzień zajmujący się pisaniem bardzo poważnej muzyki teatralnej. Naprawdę, jeszcze raz prawo. Ja przyznam się Państwu, że ja międzywojennych piosenek po prostu nie znoszę, nie cierpię, nie lubię. Ale jest jeden wyjątek, kiedy do tego repertuaru zabierają się panie i panowie z piwnicy pod Baranami. Ja się czuję wtedy, jakbym wstąpił do jakiegoś zupełnie innego świata. Ola Maurer, ostatnie tango i to kocham. Kształty rozsiewały szał, słynęła gwiazdą w całym modnym świecie i w wielbicielach rozniecała żal. Gdy raz tańczyła tango swe na scenie, pieszczotą ciała, wiąząc pragnień krusz, wyszła kogoś blisko w jednej z lóż, odrzucił jej wiązankę. Czerwonym blaskiem otoczona, rozkosznie prężąc swe ramiona, bok mnie lekko tańcem podniecona, spowita gazy mgły. Droga lekko wątła sieć tkaniny, wzrok płonie, płoną ust rubiny, jak zjawa z jakichś cud krainy. Tango sam. Poznali się i wkrótce pokochali i żyli z dala od życiowych scen. I choć na uczuć mknęli fali, prysnęło nagle szczęście ich jak sen. On żonę miał i choć ją kochał dalej, postąpić musiał tak jak honor chce. Najdroższa przebacz, ja podstąpił źle, skłamałem, lecz kochałem cię. Czerwonym blaskiem otoczona, rozkosznie prężąc swe ramiona, lśniąc mielą przez ubnego łona, tańczyła roniąc łzy. Ja wrócę, wierzę i mi dziewczyna, rozłąki smutne nie przeminą, znów będzie być rozkoszy winy, skróś życia smutkiem dni. Przeminął rok, rozłąki są kochane, chodziła blada, snując się jak cienio. I choć nie jeden chciał być jej wybranym, to smutkiem zionął każdy nowy dzień. Aż przyszedł list, ten list wyczekiwany, rozrywa papier, bledną usta z róż. Słów ledwie parę, rozbij złotą krusz, ja więcej nie powrócę już. Czerwonym blaskiem otoczona, rozkosznie prężąc swe ramiona, pachnie lekko tańcem podniecona, lecz oczy dziwnie lśnią. Błysk stali, słania się i chwania, jęk cichy, cichy jęk konania. Krew spływa, ostatnie tango to.
tę pieśń śpiewała kiedyś pani Ewa Demarczyk i obydwie panie czynią to znakomicie. Panie i panowie, a teraz przed państwem nasz piwniczny humorysta, nadredaktor naczelny kultowego pisma Nowy Pompon, czyli we własnej osobie, Krzysztof Janicki. Po takiej zapowiedzi prawa powinny być większe. No. Wystarczy. Cztery nieudane próby zakończenia hejnału mariackiego. Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Krakowa był historyczny pokaz odtworzenie tatarskiego najazdu na miasto. Intencją pomysłodawców była wierna inscenizacja ataku wojsk tatarskich na podwawelski gród wraz z wykonaniem legendarnego strzału z łuku, który pozbawił życia trębacza, gdy ten sygnałem swej trąbki chciał ostrzec mieszkańców przed nadciągającym zagrożeniem. W rolę Tatarów wcielili się sportowcy sekcji łuczniczej jednego z krakowskich klubów sportowych. Mieszczanami byli członkowie Bractwa Kurkowego. Hejnaliści mieli za zadanie odegrać hejnał w jego pierwotnej postaci, bez słynnego urwania. Doktor habilitowany Wiktor Zagórny, dziekan Wydziału Historycznego UJ, od lat toczący boje o prawdę w historii, pragnął udowodnić, iż strzał oddany z łuku zza murów obronnych Krakowa nie mógł dosięgnąć wieży kościoła Najświętszej Marii Panny. To będzie wspaniała lekcja poglądowa o różnicach między ludowymi podaniami a naukową wiedzą historyczną. Przy okazji będzie to prawdziwe święto i myślę dobra zabawa dla mieszkańców i turystów, mówił dziekan. Dopiero czwarty hejnalista, którego z przeszytą strzałą szyją odwieziono na ostry dyżur do kliniki przy ulicy Kopernika, spowodował, że profesor przerwał inscenizację. Żadnemu z nich nie udało się dokończyć melodii. Zawiedziona publiczność usłyszała hejnał, jaki zna od lat. To był przypadek, zbieg okoliczności, nic więcej, skomentował całe wydarzenie Zagórny. Nadal twierdzę, że to jest niemożliwe. Podobnie jak z legendą mówiącą o smoku pożerającym dziewicę, czy też królewnie, która miałaby się jakoby topić w Wiśle. Również te bajdy wkrótce poddam weryfikacji. Panie Tomku, wszędzie proszę o kilka ciepłych, pięknych nut. Łaskawi państwo, kiedy zachwycony i zasłuchany księżyc spogląda zza chmur na krakowski rynek, to oznacza, że oto nadlatuje miedzianowłosy anioł, który śpiewa tak pięknie, że inne otaczające go anioły zazdrości rwą pióra za skrzydła. Żal. Wiersz Antoniego Słonimskiego z muzyką miedzianowłosego anioła, którym jest Dorota Ślęzak. Cię spotkałam pierwszy raz, mokry pachniały kasztany, zbyt długo mi w oczy patrzyłeś, ogromnie byłam zmieszana, pod mokry płat gałęzi szłam za tobą w krok, serce me trzymał w uwięzi tak się stało, że bez tak pachniał jak bez i słowo pachnieć pachniało i łzy były pełne łez. Tęsknota słowo zużyte otwarło mi swoją dal, jak różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal.
Kabaret, kabaretem, szalone noce, gdzie odkrywaliśmy nowe światy artystyczne, to druga sprawa. Ale najważniejszą rzecz, którą Piotr doprowadził wręcz do perfekcji, to było świętowanie. I o tym jest ten traktat wręcz naukowy, rzecz o świętowaniu. Agata Ślazek wpadła na w prostocie swój genialny pomysł, pozbierała Piotra autentyczne wypowiedzi. Tomek Wiecik napisał muzykę. I teraz się Państwo nauczcie, jak należy świętować. Agata Ślazek. Oto co Piotr Skrzynecki odpowiedział dziennikarzowi na pytanie, co uważa za świąteczność. Co uważam za świąteczność? Święto jest genetycznie związane z człowiekiem, bo przecież zaczął swoje istnienie właśnie od święta, które było wielkim, feerycznym karnawałem w raju. I przez przyjemność, miłe zabawy, cudowną muzykę sfer. I przez przyjemność, miłe zabawy, cudowną muzykę sfer, miał kontakt z Bogiem. I proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje. I proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje. Człowiek, jak wiadomo, zachował się tam źle. I kobieta, i mężczyzna, i Bóg przeklina ich oboje, skazuje na ciężką karę, którą jest praca. Ale przez nakaz świętowania przypomina też, że człowiek powinien dążyć do wyższych celów, szczęścia, którego czeka już w tym godnym życiu. A już najbardziej podoba mi się wniosek, do jakiego doszedł Piotr Skrzynecki, cytuję. Święto powinno trwać cały tydzień. No genialne. Święto powinno trwać cały tydzień, bo jak się sami nie zabawimy, to święto powinno trwać cały tydzień. Cały tydzień, sobota, niedziela. Święto się w życiu taka sytuacja, aby oto nad ranem w trakcie długiej już debaty na temat istoty sztuki, żeby w tym czasie studzienny żuraw sfrunął na stół niespodziewanie. Na groblach u Janiny w kuchni takie rzeczy się zdarzały, naprawdę. Wszystko to Zbyszek Książek opisał, a muzykę napisał Jan Kanty-Pawluśkiewicz, a zaśpiewał przedstawiciel najmłodszego pokolenia piwnicznych aktorów, nasz piwniczny dandys Maciej Półtorak. Samo w Częstochowie Hamleta tak, że nawet Madonna zapłakała. Thank you.
naszego wina. Szklanki pół wypił i stróża anioła wskrzesił. Gdzie pan jest, panie Zbigniew? Proszę. I pan jest z żoną, z tego co rozumiem. I to jest ta pani. I wielkie brawa. Państwo specjalnie na dzisiejszy wieczór przybyli z Austrii. A pieśń nosi tytuł Czas. Słowa panny Dulemba, a muzyka Jan Kanty, Paweł Śkiewicz. Śpiewa Dorota Ślęzak. Dla państwa Czas. Włodzimierz Dulemba, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Miedziano włosy anioł już się przygotowuje do pojawienia się na scenie. A jak nie, to ja tam pójdę i anioła przyprowadzę, żeby dla Państwa dedykacja się dopełniła. No i co, Pani Patrycjo, jest tam? Jest, co dzień. No pięknie po prostu. Ja sobie wyobrażam, jak Dorota przebiega przez konstelację gwiazd. Leciutka, zwiewna, uśmiechnięta. Czas. Oh.
Mam nadzieję, że Państwo twardowscy kontentni. Panie i Panowie, przyjaciele, walc weselny. Słowa Michał Zabłocki, muzyka Jan Kanty, Pawluśkiewicza. Śpiewa nasza najmłodsza, nasza piękna, nasza zdolna, czego najlepszym dowodem dyplom szkoły aktorskiej i niepowtarzalna, jak niepowtarzalny jest wzór tęczówki oka i jak niepowtarzalny jest po prostu talent. Kamila Klimczak, walc weselny. Proszę, abyście zechcieli wysłuchać opowieści o tym, jak oto szewc szył Bogu buty. Wiersz Bolesława Leśmiana z muzyką Jerzego Odrowąża Wysockiego. Śpiewa Ola Maurer, Szewczyk. Głach dalcze się księżyce
zatkwiony ostrzem w czubami. Wykluczały, ile się uzupełniały najpiękniej. Widzę Cię, Piotrze, bo rzeczywiście przyznam się Państwu w ten niezwykły wieczór, w tę niezwykłą noc, że nam się artystom bardzo często zdarza, że się zastanawiamy, o, a co by Piotr powiedział na to, a na to, a na to, a czy tu zrobiliśmy dobrze, czy też nie. Był absolutnie niezastąpionym przewodnikiem w podróży przez kręte korytarze sztuki. Bardzo go brakuje, ale idziemy dalej i oby tak było. Widzę Cię, Piotrze.
śpiewa Tamara Kalinowska, jej pieśń, jej o Piotrze opowieść. Lśni, przyjacielu, lśni.
i nad Krakowem. Tutaj od dawna stary limon splata się w taką życia opowieść, że aż się może zakręcić w głowie. Oświetlaj pięknie pawelskie wieże, rynek maszkary i nietoperze. Wysłuchaj czułych kochanków zwierzę, ja też ci czasem sekret powierzę. Nieśpieszne słowa płyną przyjaźnie, budując nastrój coraz wyraźniej. Złota myśl Piotra zawsze nas zbliża, pośpiech poniża, pośpiech poniża. Kot śpi skulony w oknie naprzeciw, czasami sowa cicho przeleci. Tematów starczy choćby do rana, nocy błękitna, nocy kochana. Lśni przyjacielu, lśni nad Krakowem. Taką życia opowieść, że aż się może zakręcić w głowie. Oświetlaj pięknie wawelskie wieże, rynek maszkary i nietoperze. Wysłuchaj czułych kochanków zwierzę, ja też ci czasem sekret powierzę. Życzeń. Skrzą się marzenia o lepszych czasach, gdy zło po świecie przestanie hasać. Gwiazdy migają nieco figlarnie, a kiedy bledną miejskie latarnie, wtedy wznosimy toast za szczęście i za spotkanie w zdrowiu następne. Lśnij przyjacielu, lśnij nad Krakowem. Tutaj od dawna stare i nowe splata się w taką życia opowieść, że aż się może zakręcić w głowie. Oświetlaj pięknie wawelskie wieże, rynek maszkary i nietoperze. Wysłuchaj czułych kochanków zwierzę, ja też ci czasem sekret powierzę. Splata się w taką życia opowieść, że aż się może zakręcić w głowie. Thank you.
Panie i panowie, łaskawi państwo, skoro jesteście tak uprzejmi, tak łaskawi, to pozwólcie, że pożegnam się z państwem słowami naszego mistrza i przyjaciela, pana Piotra Skrzypca. Jeżeli się wam podobało, to przybądźcie ponownie. Ale jeżeli nie, to zaproście swoje rodziny i przyjaciół. A teraz idźcie w pokoju i niechże was Bóg i krakowska policja prowadzą.